Jesteśmy w kinie pod baranami na nocniku, czyli w studenckim nocnym klubie filmowym. Dzisiaj będziemy oglądać i dyskutować o filmie Najgorszy człowiek na świecie. Najgorszy człowiek na świecie to norweska opowieść o Julii, 20-kilkuletniej dziewczynie poszukującej swojego miejsca. Film w reżyserii Joachima Triera już zdążył zdobyć m.in. Złotą Palmę i nominację do Oscara. A jak podoba się studentom? Film był bardzo dobry. Bardzo dobrze się oglądało. Główna rola była fantastycznie zagrana, tak uważam. I bohaterka była bardzo przekonująca. Film mi się bardzo podobał, tylko bardzo, bardzo był emocjonalny. To był taki film trochę o takich moich rzeczach, których się najbardziej w życiu boję chyba. Właśnie dlatego przyszłam zobaczyć, co 30-latkowie myślą o życiu i czy mają tak niepoukładane jak ja teraz. Osiem lub 9/10. Za ujęcia 10, za fabułę, nie wiem, z 8, o. Powiem, że 9, żeby nie zabrzmieć głupio, z 10, ale film bardzo mocny. Wydaje mi się, że jeszcze będzie wiele razy powtarzał się w mojej głowie nowe wątki, nowe pomysły, dlaczego tak, dlaczego nie inaczej, że te emocje będą jeszcze do mnie wracać. Przy okazji zapytaliśmy, co studenci myślą o samym nocniku. Fajnie. Fajnie, że był wstęp do filmu. Trochę może za długi, ale parę było takich ciekawych informacji, które nawet sobie zapisałam. I generalnie fajna akcja, bardzo. Kurczę, mam jutro rano zajęcia na 8, a i tak przychodzę, więc... Nocnik organizowany jest w kinie pod baranami w każdy czwartek o 22:45. A za tydzień zapraszamy na film Inni ludzie w reżyserii Aleksandry Terpińskiej na podstawie prozy Dorocy Masłowskiej. Świetny musical, w którym bohaterowie rapują, opowiada o współczesnej Warszawie, takiej mniej serialowej, szarej, brudnej, o niespełnionych miłościach, trudnych relacjach rodzinnych i ma świetny rytm. I wydaje mi się, że bardzo będzie się Wam podobał. Dla UJTV Wojciech Kaleta.